30 grudnia toczyły się jeszcze walki w mniejszych miastach. Jednakże 31 grudnia po południu otrzymaliśmy wiadomość, że Ostrów jest już w polskich rękach. Mogłem więc jechać do Warszawy. Kraj był całkowicie nasz. Po tym wszystkim, co przeszedłem, głos miałem wciąż jeszcze bardzo słaby. Na tyle jednak byłem już zdrów, że mogłem wygłosić tamtego dnia 17 przemówień. Z kilku pierwszymi słowami i przemówieniami nie miałem kłopotu. Musiałem jednak stale mówić coś nowego. Moi słuchacze wciąż się zmieniali. Byli to chłopi, właściciele ziemscy, zgromadzenia katolików, protestantów, Żydów, tłum robotników, urzędnicy, kolejarze. Była to ciężka próba, bardzo ciężka. Między jedną a drugą stacją musiałem przemyśleć to, co miałem właśnie powiedzieć. Nie wiedziałem przy tym, jakich będę miał słuchaczy. Choć brałem pod uwagę różne możliwości, na kilku stacjach moje krótkie przemówienia okazały się nietrafne, akurat nieodpowiednie dla tych, którzy przyszli mnie powitać. Wiem, że bardzo wielu ludziom z pewnych kół konserwatywnych nie podobało się to, co mówiłem. Przykro mi, że tak to odczuwali. Ale teraz, po 14 latach, jestem przekonany, że postępowałem słusznie. I gdybym musiał powiedzieć to jeszcze raz, niczego bym nie zmienił. Moją misją było jednoczenie serc i musiałem ich zjednoczyć jak najwięcej. Ignacy Jan Paderewski przyszedł na świat w majątku Kuryłówka na Podolu. Nazywany drugim Chopinem, jako wykonawca zyskał popularność porównywalną tylko do dzisiejszych gwiazd popkultury. Jego koncerty gromadziły nieprzebrane tłumy. W wyniku starań Paderewskiego, w tym bezpośrednich przyjacielskich kontaktów, prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson uznał niepodległość Polski za warunek podpisania traktatu wersalskiego. 11 listopada 1918 roku wyruszył ze Stanów Zjednoczonych w drogę do Polski. 25 grudnia 1918 roku dopłynął do Gdańska, skąd wyruszył w drogę przez jeszcze okupowany przez wojska pruskie Poznań do Warszawy. 26 grudnia wygłosił słynne przemówienie w hotelu Bazar, będące impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po przybyciu do Warszawy objął tekę premiera oraz ministra spraw zagranicznych. Wyruszył na konferencję pokojową w Paryżu, gdzie reprezentował interesy Polski i złożył swój podpis pod traktatem wersalskim. Paderewski łączy wiele ról. Był pianistą, kompozytorem, filantropem, mecenasem sztuki, politykiem i ojcem polskiej niepodległości.